Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że mamy nową minister zdrowia. Przyjrzyjmy się jej działaniom, no i Niedzielskiemu też się przyjrzymy, także ja serdecznie zapraszam. Nowa minister zdrowia miała być takim powiewem świeżości, bo Niedzielski zarobił taką wtopę, że Szumowski pewnie się z niego śmieje. Katarzyna Sójka, ta sama od tekstu "Kobiety umierały, umierają i umierać będą". I jedni się z tym zgodzą, inni widzą od razu przerażenie, że jak ktoś taki może obejmować tak ważne stanowisko. Na twarzy maluje jej się taki typowy beach face. Jednak nie jesteśmy od tego, żeby oceniać jej wygląd. Niedzielski się nie popisał, ujawnił dane wrażliwe i narobił ambarasu. Także wspominając o pani Sójce, musimy powiedzieć jeszcze o panu Niedzielskim. Czy sprawiedliwie został strącony ze stołka? Bo zobaczcie, jak się Ziobro dobrze trzyma na stanowisku. Również ujawnił dane wrażliwe, bo podał imię i nazwisko ofiary słynnej Mariki, która dzięki Ziobro zresztą dostała 3 lata więzienia za wyrwanie tęczowej torebki. I Ziobro jest ponad prawem i nikt mu, sprawdzam czy się nagrywa, i nikt mu niczego nie zrobi. A Niedzielski, no kim jest Niedzielski? Kolejnym pionkiem w rządzie PiS. Wykorzystanym i wyciśniętym jak cytryna. Minister jednej choroby. Co prawda znanej, takiej światowej, więc może czuć się jak wybawca narodu. Maseczki, szczepienia, izolacje, które nam zafundował, na pewno nie zostaną mu zapomniane. Media podają, że jego dymisja była tylko kwestią czasu i PiS chciał się go pozbyć już wcześniej. Także jak mówiłam, pionek jeden z wielu na pisowskiej szachownicy. I w sumie porównanie do szachownicy jest tutaj bardzo trafne, bo na szachownicy rządzi tylko król i królowa. No i mamy Ziobro i Kaczyńskiego, a który z nich to królowa, to już zostawiam wam do interpretacji. Cała szachownica, cała reszta z szachownicy może się zmieniać. Można ich przestawiać jak się chce, znaczy może nie jak się chce, a każdego inaczej można przestawić. A ich jedynym zadaniem jest właśnie chronić króla i królową. Jeśli robią to źle, są strąceni z planszy. I tak lecą głowy tych już niepotrzebnych polityków, a ci co są oskarżeni o korupcję na przykład mają się świetnie, bo pewnie można ich łatwo przekupić i coś tam jeszcze dla króla zrobią. Oczywiście już WHO przestrzega przed nową pandemią. A że Niedzielski miał 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, to może faktycznie jak usłyszał, że jest kolejne zagrożenie, to wziął i uciekł. Tylko czy nowa minister sobie z tym wszystkim poradzi? I czy Niedzielski to wszystko zaplanował? I pani Sójka zostanie takim kolejnym kozłem ofiarnym. Tylko czy co pandemię będziemy zmieniać ministrów? Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek po południu na konferencji o dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dzisiaj rano podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra. Jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, przekazał. Oczywiście i UODO wzięło się już za Niedzielskiego. Dymisja Adama Niedzielskiego może nie zakończyć sprawy udostępnienia danych lekarza przez ministra. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak zdecydował we wtorek po południu zażądać informacji od ministra zdrowia w związku z ujawnieniem przez niego danych wrażliwych na temat recepty wypisanej przez jednego z lekarzy. No i właśnie mamy panią minister Sójkę, niezbyt lubianą przez środowiska lewicowe. Ja po jej tekście o kobietach też nie bardzo czuję do niej jakąś taką sympatię. Uważam, że jako polityk powinna ważyć słowa. Inaczej by to brzmiało, jakby powiedziała, że kobiety umierały, ale my zrobimy wszystko, żeby takich tragicznych historii było jak najmniej. No nie lepiej by to brzmiało? No jak na moje oko byłoby to bardziej do przełknięcia. Ale zobaczmy, co piszą o niej media, jak podaje Wirtualna Polska. Wpis uczucie ulgi po dymisji Adama Niedzielskiego. W partii narastało przekonanie, że Niedzielski dłużej nie może być ministrem zdrowia. Jednocześnie nominacja Katarzyny Sójki na nowego szefa resortu została przyjęta pozytywnie i była decyzją sztabu wyborczego. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, dymisji Adama Niedzielskiego domagał się sztab wyborczy PiS. Informowało o tym również radio RMF FM i to w tym gronie właśnie zapadła decyzja o odwołaniu ministra zdrowia. Zaakceptował ją rzecz jasna prezes Jarosław Kaczyński wraz z kierownictwem partii. Premier Mateusz Morawiecki przyjął tę decyzję do wiadomości. Sam poinformował ministra Niedzielskiego, żeby złożył dymisję. Ten nie oponował. Sztab wyborczy pod kierunkiem Joachima Brudzińskiego zdecydował również, żeby zastąpić Niedzielskiego posłanką Katarzyną Sójką, lekarką z zawodu działającą w Sejmowej Komisji Zdrowia. Sójka miała o decyzji dowiedzieć się w swoim gabinecie podczas przyjmowania pacjentów.
Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że brany pod uwagę w kontekście wyboru nowego ministra był również szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos, ściśle związany z partią, doświadczony polityk, który zadowoliłby elektorat PiS, ale ostatecznie przeważyły argumenty stojące za Sójką. Chcieliśmy postawić na nową twarz, kobietę, lekarkę, mówi nam członek zarządu wyborczego PiS. Latos, jak słyszymy, nie miał o to pretensji. Nieszczególnie też zabiegał o tekę ministra, choć to on jako pierwszy skrytykował Adama Niedzielskiego za to, że ujawnił dane wrażliwe jednego z lekarzy, który ośmielił się wyrazić krytyczne zdanie o działaniach Ministerstwa Zdrowia. To właśnie ta sprawa zdecydowała o końcu rządowej kariery Niedzielskiego. Jeszcze w poniedziałek, jak ustaliło WP, sztab PiS łudził się, że afera przycichnie, a sprawa rozejdzie się po kościach. Politycy PiS mówili też, że TVN nie będzie meblował nam rządu. Okazało się jednak, że mleko się rozlało, a Niedzielskim jest zniesmaczony również elektorat prawicy. Nigdy nie był lubiany, kojarzy się jako twarz ostrych lockdownów, twierdzą niektórzy politycy koalicji. Nazbierało się Adamowi i musiał polecieć, mówi członek sztabu PiS. Czy nowa minister poradzi sobie na stanowisku w przekonaniu polityków PiS? Z partii słyszymy fakt, że Kasia nie jest jakoś szerzej znana, jest atutem, ma czystą kartę, da radę. No właśnie nie do końca ma tą czystą kartę po tym swoim tekście. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, Katarzyna Sójka jako minister zdrowia to rozwiązanie tymczasowe do wyborów. O! Później zobaczymy, mówi nam ważny polityk partii rządzącej. Niemniej decyzja o nominacji Sójki została przyjęta przez PiS z zadowoleniem. Jak jednak słyszymy, dla całej partii była ona zaskoczeniem. Decyzja o powierzeniu Sójce teki ministra zapadła w ostatniej chwili. Wynika z informacji. W obiegu medialnym nazwisko posłanki wcześniej się nie pojawiało. To też dowód na szczelność sztabu w kryzysowych momentach, zwraca uwagę jeden z rozmówców. Owa minister ma w życiorysie wypowiedzi, za które była krytykowana w mediach. Przykład: Katarzyna Sójka w programie Gość Wydarzeń Polsatu kilka miesięcy temu stwierdziła, że głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2020 roku kompletnie nie zmienił postępowania w sprawie aborcji. No durna. Sójka w czerwcu 2023 roku odniosła się również do śmierci jednej z ciężarnych pacjentek. To jest to, co mnie zirytowało jeszcze bardziej. Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo to też niestety się zdarza. Mówiła, sztab wyborczy znał te wypowiedzi, nie uznał ich jednak jako problematyczne. Archiwalnych słów Sójki użył na spotkaniu wyborczym w Legionowie Donald Tusk. Posłanka PiS natychmiast odpowiedziała liderowi PO na Twitterze, twierdząc, że wyjął wypowiedzi jej autorstwa z kontekstu. Katarzyna Sójka pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, jest lekarzem specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych. Sójka, zanim wystartowała w wyborach parlamentarnych, była radną powiatu ostrzeszowskiego. Ma 37 lat, w 2019 roku została wybrana do Sejmu z list partii rządzącej w okręgu obejmującego Kalisz oraz okoliczne powiaty. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pracowała w szpitalach w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie. Przypomnę tylko, ile pani minister dostała głosów, jak próbowała dostać się do Sejmu. To było 15 860 osób na nim zagłosowało. Podczas obecnej kadencji ma na koncie 24 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu. Katarzyna Sójka złożyła 25 interpelacji, 2 zapytania oraz 8 pytań w sprawach bieżących, którym nadano bieg. Jeśli chodzi o Komisję Zdrowia, w 2022 roku złożyła tylko 5 interpelacji. Nie wykazuje się więc jakimś nadmiernym zainteresowaniem i zaangażowaniem, co będą na pewno tłumaczyć tym, że przecież przyjmowała pacjentów i zajmowała się leczeniem Polaków. Co może faktycznie jest jakimś wytłumaczeniem, tylko czy aby na pewno. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie skreślam jej od razu jako ministra. Dam tej kobiecie szansę, może się wykaże. Jednak najgorszy etap przejął Niedzielski, więc teraz ona ma już z górki. Na chwilę obecną poczekam sobie na jej refleksje i wynurzenia. A wy co myślicie o nowej pani minister? Czy jest kolejnym pionkiem na planszy, czy może będzie miała jakieś ważne rzeczy do zrobienia? Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.